Zapraszamy na wyjątkowy festiwal kulinarny przy jednym długim stole. Kilkuset kucharzy, pasjonatów, artystów, porcje degustacyjne w cenie 5 zł. W soboty i niedzielę. Dzisiaj mamy niedzielę. Do 18 możemy degustować za jedyne 5 zł. Proszę bardzo. Trzymajcie. Kończę, jesteś to potem. Zapraszamy na tę degustację. Ahoj. A ta pani jest super. Proszę. Teraz dobrze, tam asystent jest zamieszany. Tak, ja jestem z Sopotu też. No, oczywiście można stań, można to zrobić. Co by chciał z Sopotu nacyśnij guzik i zrób mi zdjęcie. Jeszcze raz. Jest? Jest. Sławek, trzymaj na chwilę, ja muszę dowód schować. No to chowaj ten dowód. Schowaj ten dowód, bo chciałaś pokazać, że jesteś z Sopotu. Tutaj mamy takie namioty. Nie wiem, jakieś koczowiska porozbijali. Nie wiem, co tu jest, ale jakieś koczowiska są. Dzień dobry. Pomorska Telewizja Narodowa Gdańsk. Co wy tu robicie, proszę panią? Spędzamy miły czas. Tak. W pysznym jedzeniu, w pysznym piciu. Pić można u pani? Można. Ale tak, całą butelkę czy pół? To już zależy od czego. A rum jest? Rum. Bo ja tylko rum, proszę pana. Ja tylko rum. A co tutaj jest? Wino. A wina to ja sam robię, proszę panią. To nie moja wina. No, ja wiem. Wczoraj piłem ze śliwek. Na drugi raz rum trzeba mieć. Konieczno, na inspekcję. Idziemy dalej. Tutaj, prawda, są leżakowiska, ale nikt się nie chce opalać, tam mało chętnych. Bo takie słońce dzisiaj wali, że ho, ho. Kikoman. Tutaj mamy, czosnek mamy. Aha. Dzień dobry, Pomorska Telewizja Narodowa Gdańsk. Woda za 5 zł. O. Dwie są w ciągu 5 zł. Tak, piraci i tak nie płacą, chłopie. Tak? Nie? Jo, dawaj, tatuaż. No, nie, bez tatuażu już no mam. Co? Nie. Zmyję się. Nie, bez tatuażu. Dobra, to przyjdę później do was się napić. Ahoj, co wy tu macie, kochani? Pół litra, wódka, zakąska i co jeszcze? Anchoa razem z tym. Bo od Wisły do La Mancha Polak nie jela za kansza, ja wiem. A wy górale jesteś tam? No tak, to się koło tego. To pani ta, a ja byłem w Klinice Zdrój na sanatorium, dopiero wróciłem. No. Pływałem Dunajcem. No, widzicie, a pani skąd? Mamy też z Pienin. Z Pienin? Coś tym. Ale dzisiaj może się nie pieni wcale. Nie? To musicie wy pianę pokazać. A tak, my pokazujemy całe coś. Pieni, bo się chmury. Chmury, jo? Aha. Osypki macie, widzę. No to wiadomo, a to co? To też takie. To pani sama zaplatała warkoczyki sobie? No, nie mam na głowie, to tak. To nie ma na głowie, chociaż tu jest, nie? Ale takie zimne są. Pani chyba cieplejsza niż taka zimna Zośka. No, trzeba była. Się chłopa pytać. Chłopa trzeba się pytać. No jak tam, chłopie? Góral, powiedz, a gdzie masz czapeczku? Nie badać zwierząt tak byle komu. No nie byle komu, tylko czerwonemu kasarzowi. Czy ja mam ja odstrzelić? Ja ci powiem zaraz byle komu, ty. Bo ja ci powiem byle komu. No weź czupakę, to też będzie pływać po morzu. Razem z twoimi jajami. O, weź czupaka, weź. Wiesz, że ja tu rabuję, napadam i gwałcę? Też. To mnie to się nie boi. A mam jednego takiego, co chłopaków lubi na okręcie. Uważaj se. Zobaczymy, czy nie będziesz się bał. To taka jedna chodziła od 20 do setki, co ma. Ona liczyła na to, ale powiedziała, nie może nie ukołdować. Takie to same są chętne. No mówię. Ja wiem, ale to już nie jest gwałt, jak ona sama chce. No, ona liczyła na to. Mogę sobie spróbować coś tam? Co tam ma ta? Coś tam macie? Dajcie coś, poczęstujcie to tej korsarza. No to o, tutaj z tych, tutaj. Z tych śledziów. Z tych śledziów. Dobra, ale czekaj, wezmę sobie igiełkę i sobie wezmę śledzia. O, no, tego śledzia sobie wezmę. A, dobra, bo od Wisły do La Mancha Polek. A co tam za wódkę macie? O. Czysta Polska. Nie, a śliwowicę łąską macie? Nie. My takich produktów nie spożywamy i nie produkujemy przede wszystkim. No bo ja jechałem przez Łąską ostatnio. No nie, do Szczawnicy. Do Stawnicy, nie? A nie wysiadałem, bo my na trawę przesiedli i się wdarłem na Słowację, Dunajcem.
Masowacie się, przesuwiecie się po Słowackiej. Ale nie wpuszczali wtedy, bo szlaban zdał, niestety. Zamknęli granica. A co to, a ta wódeczkę mogę spróbować? A to my tu nie rządzimy tam. A tam kto rządzi? Nie ma pana. Kto tu rządzi? On zniknął na chwilę. Jak go nie ma, to możemy pić, no co? No a później, co będzie? Nic się będzie. Był korsarz i wypił, zjadł i koniec. Co się będę... Ja nie mam czasu czekać tyle. To jest za kąskę. To taka mała? No bo to jest anszua to jest. To jest za 5 złotych, co ty bierzesz. A ja 5 złotych nie mam. Ja jeszcze nic nie zrabowałem tam. Dobra, nic nikt nie widział. Lecimy dalej. Schowaj to, żeby nie było widać. Gdzie masz kosz? Mówisz, że... No, to się tak płapie. Nie ma policzone? Kijem tego, co nie pilnuje swego. O, domowa gastro... Co, banda? No. Tu już bandy są nawet w gastronomii? No pewnie. Cześć. Cześć. Oddaję tą kamerę. A ty? Co tu robisz na moim terytorium? Wiesz, że tu... Zupa, dobra zupa. Cześć, jak masz na imię? Cześć, Czaja. Czaja, i się czaisz. Tak, masz moją przepustkę na mój teren. No nie. No nie masz. Nie rozmazuj! Przecież to jest herb Gdańska. Czy ty jesteś poważna? Po co psujesz moją robotę? Czemu jestem brudna? Jakbym ci pomieszał tą zupę, to mi się wciekła. Nie jestem brudna teraz. Nie jesteś brudna, tylko jesteś oznakowana. Na mój teren wlazłaś. Zobacz. Chcesz iść na gwałt? Tak. Bądź grzeczna, bo pójdziesz na gwałt. Możesz się dorzucić do hospicjum. Zbieramy na to. Jesteś na moim terytorium, musisz iść oznakowana. Żebyś była legalna. No. Ahoj. Ahoj. A wy co tu macie? A mamy, proszę pana... Mów szybko, bo ja odszedłem. Dobrze, ręce do góry. Czy to jest plantana? Plantana? Co to jest plantana? To jest taki kuzyn banana. Banana. Strasznie twardy. Jak masz na imię? Cześć, Kacper. Kacper jesteś. No, a co to jest? A dziurki musisz... Oj, bardzo świetnie. Więc taki kuzyn banana, to on przyjechał do nas z Ekwadoru. To się jest ze skórek, czy coś? Nie, to nie jest ze skórek. Go obieramy i go tniemy w takie plastry. Rżniecie. Rżniemy go, to tak. Normalnie, potem rżniesz, to upadnie. Tak jest, jak prawdziwy pirat. Korsarz. Ja słuchaj, korsarz, proszę cię, nie rób takich rzeczy, dobra? Dobra, teraz nagrywamy, nie przeszkadzaj. Dobra, ja teraz rozmawiam. Ale weź rękę ode mnie, dobra? Co mnie tu łapiesz? Odszedł się ode mnie. Proszę mnie nie dotykać, ja cię dotknęłem? Proszę nie dotykać. To proszę mnie nie dotykać. Ale ręce ode mnie z daleka. Proszę nie dotykać moich. Dobra, to wyjdź, pracowniku. To ty stąd wyjdź, proszę. Nie, ja tu mam bilet, mam prawo być. A ja tu organizuję imprezę. No co, no to czego mnie szarpiesz? Jesteś policjantem? Czemu ty pytasz? Bo to jest moja firmowa fundacji. Moja firmowa fundacji. Dobra, to jest moja policja. Naruszyłeś się prywatną, nie wolno cielęzny człowiek. Wołaj po policję. To jest organizator. No dobrze, ale czego mnie szarpie? No, tak się nie robi. Ale nie... Naruszyłeś moją nietykalność cielęzną. A ty pracownicy dałeś pieczątkę, no człowieku. Ale ona mnie szarpała, tylko on mnie szarpie. Słuchaj, proszę, żebyś się stąd usunął, dobrze? Dobrze, mam prawo tu chodzić. Masz prawo tu chodzić. Dokładnie. Pokaż tego faceta, co on tu gada. Pomorska Telewizja Narodowa Gdańsk. Proszę pana. Panie filmuje. Proszę tego gościa uspokoić, bo jest po prostu nieodpowiedzialnym gościem. Bo mnie szlak trafia, jak taki przychodzi i mnie szarpie. Pieczętuje. No i dobrze, pieczętuje. Wszyscy o tym wiedzą. Cały świat o tym nie wie. To się dowie, sądzie to była. Kto podchodzi do tej pieczętuje, bo ma taką wizję. No jak tak może? Ale też pana ten pan jest znany z tego, że stawiam. No ale dobrze, ale... Kraj jest pochodzony. Ty się leczysz, czy nie? Nie będę się leczył. Ty się leczysz. Jak takich świrów mamy, to organizator, szarpie człowieka. Szkoda gadać. Przecież nie można mnie szarpać. Choć ma pretensje, to niech powie, a nie szarpie człowiek. Łapie mnie za ramię i mnie szarpie. Dzień dobry, co tu mamy? Dzień dobry, wegańskie bezglutenowe. Jezus Maria, mięsa nie ma. Nie ma mięsa. Nie, to ja tego nie jem. Ale nie gryzie. Ja wiem, ale no, odkurzyć się można. Bo jestem na diecie, ale 3 tygodnie byłem w sanatorium. To już teraz nie. Co za człowiek? No, organizator mnie szarpie. No. Jak można takie rzeczy robić? Może przyjść, zwrócić uwagę, ale nie szarpać. Się musi tylko denerwować. Ahoj! Co by to na moim terytorium jakieś namioty postawili? Dzień dobry. Dzień dobry. Pirat? Korsarz, nie pirat. No, tak? Złota, srebro przygotować, będziemy rabować. Co mi się robi? Na co to tak? Jakuś tak, przypadek. Kurde, będę się przestraszyć, nie? Wyjmę swój. Chcecie?
No, no tak to się robi. Komuś przeszkadza moja pieczątka, a dzieci sobie chętnie robią. O. Stój, przebij piątkę. Jak masz na imię? Dominik. Rękę z kieszeni wyjmij, co przemycasz? To jest... Ile masz lat? 12. No na mój tener wlazłeś. Musisz mieć oznakowanie. Ty też, daj rodzic rękę. Nie pękaj. Skąd jesteście? Uchodźcy? Warszawa. Warszawka? Tak. A jaka dzielnica? No właśnie, dzielnica Białorynka. Białorynka, no taki biały. No. Dawaj, no jak taka? No co, co? Jak biel, to biel, no. Jak biel, to pełna biel, nie? Nie, na żyłach nie robię. Na żyłach. Na żyłach nie robię, bo pękają. Dobra, poczekaj, nie zaszczę. Dobra. Na razie. Bazar, a tu rząd znowu, grają. No, nielegalny nawiot na moim ten, terytorium znowu stoi. Tak? I co ja teraz mam? Ja mam sześć chłopaków. Jakbyśmy mieli, ja to byś się kosę sprzedam. Kosę, zanim wyjmiesz kosę, to już byś ja nie miał. Nie znasz mojej prędkości. Po zatoce. Kula szybciej leci. Słuchaj, co tam już różniesz? Brunetki, blondynki, wszystkie was dziewczyny. Tego filmu, bo on dobrze śpiewa. A gdzie ty śpiewałeś? W poznańskich słownikach. Słownikach? Słownikach. Aha, i teraz co? I teraz już ty śpiewasz? Nie, teraz to już sikam na siedząco. Ale czekaj, ty wiesz, że jak na jachcie jesteś, to musisz sikać albo na okręcie na siedząco, obowiązkowo. Tak. Inaczej się nie da sikać. Tak. No tak, jak chcesz obsikać całą ścianę, to tak. Ale zasada numer... Tak. Ja jako kontrzadmirał ci to tak, mówię. Tak, ja rozumiem. Ahoj. Ahoj. Aha, czekaj. Jesteś na moim terytorium, muszę cię oznakować. Dawaj na kartę. Będziesz miała tatuaż. O. Ślicznie. Masz ten. O. Dawaj też. Krajacz. Rączka. Ale żeś się ogolił na niedzielę, co? Nie, on taki jest. On taki już ma. Jo. Musi mieć. Ahoj. A co ty robicie? Co tam brzmiecie? Baby ośmiorniczki. Ośmiorniczki? To znana sprawa jest to, proszę pamiętam, to w polityce ośmiorniczki znane są. Cześć, jak masz na imię? Witam, Karolina Wiejak. Dobra, masz tu moją wizytówkę, czerwony korsarz. To mogę jedną ośmiorniczkę skonsumować? Proszę. Ja biorę i idę. Proszę. Ahoj. Dlaczego ja nie mam sobie ośmiorniczek po jaćkach, tam politycy żrą. No. Także teraz jemy ośmiorniczki. Pozdrawiam tego Donalda Tuska i tych wszystkich od ośmiorniczek, co tam jedli w restauracji Sowa. Dziękuję bardzo. Ahoj, czerwony korsarz.